Po co robimy ruchy funkcjonalne? Czym będziecie funkcjonować dłużej, to zobaczycie, że cała potęga ruchu jest taka, żeby po prostu ułatwiać sobie życie, żeby żyło nam się lepiej. Czyli chcemy wykonywać takie ćwiczenia, które zapewnią nam w jakiś sposób sprawność. Czyli nie tylko ukierunkowujemy się na konkretne zdolności kondycyjne, ale tu poruszyłeś koordynacyjne i też sprawność naszego układu ruchu, czyli synchronizacja naszych układów, czyli podejście holistyczne. Nie myślimy tylko o tkance mięśniowej, ale jak to jest w kontekście tak naprawdę pracy wielostawowej, bo w sporcie tak dobrze wiecie, że liczą się tak naprawdę szczegóły.